Ewangelia Jana, 9 rozdział, od 8 wersetu. Czytaliśmy ostatnio, że Jezus uzdrawia człowieka błotą ze śliny, z piachu, nakłada na jego oczy i ślepy zostaje uzdrowiony. Mówi do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloem. Jest napisane, obmył się i wrócił, i odzyskał wzrok. Ja może jeszcze wrócę do tego 6-7 wersetu. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to jeden z zapisów określających działania terapeutyczne Jezusa. Działania związane z tym, że On dokonuje uzdrowienia etapowego. To dowód istnienia uzdrowienia etapowego. Czyli następuje ingerencja Boża w życie człowieka, która jest następnie uzupełniona wytycznymi dla tego człowieka, co ma zrobić. Czyli nie jest to tylko nałożenie rąk na tego człowieka tutaj, tylko tutaj człowiek zostaje, ma położone błoto ze śliny i z piachu na oczy, a następnie otrzymuje informację, co ma zrobić. Ale idąc dalej w tych wersetach, chcę zwrócić uwagę na to, co tutaj się w ogóle dzieje. Po pierwsze, proroczy obraz tego zjawiska, chcę, żebyśmy zobaczyli, bo jest to istotna rzecz. Widzimy Jezusa, który pluje w piach, robi z tego błoto. Woda wszędzie jest symbolem uwolnionego Bożego Słowa. Piach to symbol upadłego człowieka. To symbol ciała w tym wypadku. Gdzie ingerencja Bożej wartości w strukturę cielesną powoduje, że powstaje uzdrowieńcza rzecz, coś, co uzdrawia. W ogóle to jest rzecz ciekawa, bo nie wiem, czy się zastanawialiście w ogóle nad filozofią Boga, który wciąż wykorzystuje człowieka do swoich działań. On jakby potrzebuje człowieka do swoich działań na terenie ziemi. Nie robi niczego bez człowieka. Mógł zrobić to samą śliną. Mógł wziąć swoją ślinę i pomazać jego oczy. Ale on tą ślinę wymieszał z piachem. To jest prorocza informacja, którą trzeba umieć zobaczyć. On tutaj pokazuje, że musi nastąpić wymieszanie boskości i aspektu ludzkiego, aby mogła powstać uzdrowieńcza formuła. Dlatego mówimy, że to my uzdrawiamy ludzi. Przez to ludzie mówią, to Bóg uzdrawia. Mówię, nie, Bóg nie uzdrawia. Bóg, żeby uzdrawiać, potrzebuje człowieka. Niekoniecznie potrzebuje innego człowieka niż ciebie. To znaczy, jeżeli ktoś jest chory, to Bóg nie potrzebuje osoby trzeciej, żeby go uzdrowić, ale potrzebuje tego człowieka, który choruje, potrzebuje go w pewnym sensie przekonać do tego, aby mu uwierzył i aktem swojej wiary przyjął uzdrowienie. Czyli wszędzie potrzebny jest człowiek. Do wszystkiego temu Bogu człowiek jest potrzebny. Zresztą w
wciąż tutaj powracamy do tego punktu mesjańskiego, gdzie Bóg zbawia ludzkość przez człowieka. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Dlaczego? Bo to odwodzi nas od wielu frustracji. Dlaczego coś się nie dzieje? No nie dzieje się coś, bo się w to nie angażujesz, to się nie dzieje. Dlatego się nie dzieje. Bo żyjesz na ziemi, nie w niebie. Byś żył w niebie, to było inaczej. A że żyjesz na ziemi, to musisz się w coś zaangażować. I w siódmym wersecie też, kontynuując ten obraz proroczy, Jezus mówi: idź i obmyj się w sadzawce zwanej posłany. No i już oczywiście wiemy, że nie chodzi to o żadną sadzawkę, tylko chodzi tutaj o to, jaki jest proroczy wymiar tej sadzawki. Jeżeli On mówi: idź i obmyj się w sadzawce, w syloe, to w danej sadzawce, w konkretnej sadzawce, a syloe znaczy posłany, to oznacza, że On mówi do Niego teraz, abyś mógł w pełni korzystać ze swojego zdrowia, musisz żyć zgodnie z posłannictwem, które wychodzi z mojego serca i jest adekwatne do twojego życia. Musisz funkcjonować w swoim powołaniu. Bo jeśli nie będziesz funkcjonował w swoim powołaniu, to nie możesz liczyć na to, że będziesz wciąż zdrowy na tej ziemi. Ten obraz pokazuje, że na tej ziemi, proroczy obraz, ludzie, którzy nie funkcjonują w swoim powołaniu, realnie nie są czyści w swoim zrozumieniu rzeczywistości. Oni nie rozumieją, co się dzieje wokół nich. Oni nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. Idź i obmyj się, mówi. Obmyj się. Idź się obmyj. Twoje powołanie uczyni cię ostatecznie czystym. To nie jest czystość sakralna, ale ostatecznie czystym dla tego rozumienia wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie. Ludzie, którzy nie funkcjonują w swoim powołaniu, oni nie rozumieją, co się dzieje do końca wokół nich. Nie wiedzą. Są zdziwieni. Wiecznie coś, czemuś się dziwią. Czemu to się tak dzieje? A czemu pytasz? Rozumiecie? Kowal, jak idzie do kuźni, to nigdy się nie dziwi, że jest tam gorąco. Nigdy się nie dziwi, że błotek jest ciężki. On się temu nie dziwi. Rozumiecie? Bo jest kowalem, jest w kuźni. Psychologiczny aspekt chcę wam też pokazać tego zjawiska. No oczywiście jedno wielkie placebo. No. Jedno wielkie placebo. Stan człowieka jest tak zdruzgotany emocjonalnie, że same powiedzenie do Niego: idź i bądź uzdrowiony w moim imieniu, nic nie da. Jezus stosuje techniki psychologiczne. Techniki psychologiczne, które pomagają tutaj sięgnięciu, aby człowiek sięgnął po swoje zwycięstwo. Rozumiecie? Po prostu. Jest znana opowieść o pewnym starym Indianinie i młodym Indianinie. I szli sobie obydwaj i młody Indianin, chłopiec indiański, zaczęło go boleć w boku, kolka go złapała. I stary Indianin mówi: jest na to starodawny sposób, który przekazał nam Manitu. Chłopiec pyta: wodzu, jaki to sposób? Musisz teraz przez najbliższe 100 kroków co chwilę schylać się i brać jakiś kamień do ręki, a następnie go odrzucać. I ten młody Indianin szedł przez te 100 kroków, odrzucał, brał kamienie z ziemi i odrzucał je na bok. Po 100 krokach ból minął. Wychwalał za to Manitu. Prawda była prosta. Jak łapie cię kolka, musisz zacząć robić skłony. Rozumiesz?
na przestrzeni 100 metrów kilkadziesiąt skłonów spowoduje rozkurcz wszystkich narządów w środku kolkaminia. Kto odebrał chwałę? Ani tu. Kto to spowodował? Kapłan Manitu. Wszyscy byli szczęśliwi i wiara w Manitu rosła. Tak? To znamy. Placebo zawsze działało i działa. Jeśli jest w miłości, to bardzo dobrze. I placebo można bez żadnego problemu wprowadzać w różne dziedziny życia i to nie jest oszustwo. Rozumiecie? Jezusowi naprawdę, wiecie, nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. To Stwórca nieba i ziemi tutaj stoi. Stwórca nieba i ziemi. Pluje na ziemię, robi błoto, marze facetowi oczy i mówi, idź się obmyj w jakiejś pieprzonej sadzawce. A będziesz zdrów. Stwórca nieba i ziemi. Kto się kupy nie trzyma, tak? Ale działa. Ważne, że działa. Rozumiecie? To działa. Jest taka sprzaka, byliśmy, przyszła kobieta, miała słaby wzrok. A że czyta Biblię, bo jest wierząca, to mówi, mam przekonanie, że jak mi tutaj ten brat, co gra na gitarze, napluje w oczy, to będę widział. Michał Korkoł przeszedł. A dopiero jeszcze niedługo był nawrócony tam jej w te oczy. Ona była tak zdeterminowana, mówi, bracie, pluj dobrze, dobrze pluj, dobrze pluj. Jak jej chrachnął w te oczy, rozumiecie, to po dwóch tygodniach jej wzrok wrócił. Do tej pory, proszę ciebie, zdrowa, oczy zdrowe i bez okularów wchodzi. Bo jej Michał napluł w oczy. Z całej treści swojego w ogóle jestestwa. Zdrowa kobieta. Tak uwierzyła w taką rzecz. Tak jak uwierzyła, tak dostała. Amen? Ale potrzebowała czynnika zewnętrznego, który dotyka. Chcę wam też pokazywać mądrość Jezusa, który chodząc po ziemi zdawał sobie świetnie sprawę, jak funkcjonują ludzkie głowy. A ludzkie głowy funkcjonują w niesamowicie dziwaczny sposób. Bardzo dziwaczny. A chrześcijański chyba w najbardziej dziwaczny. Ale idziemy dalej. 8 rozdział, werset. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a jedni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili wtedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odrzekł, odpowiadając, rzekł, człowiek, którego zwał Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc i obmywszy się przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Ciekawy aspekt. Facet zostaje uzdrowiony, ale on nie wie nic więcej. On nic więcej nie wie. Nie jest zainteresowany. On nie był zainteresowany pewnymi aspektami. Widzimy tutaj też ciekawostkę Jezusa, który uzdrawiając go, nie wyjaśnia mu głębi zagadnienia całego. Nie głosi mu Ewangelii. Rozumiecie? Nie mówi mu różnych rzeczy związanych z Królestwem. Odpowiada na potrzebę tego człowieka. I idzie dalej. Mamy do czynienia z działaniem czystej miłości. Odpowiedź na potrzebę człowieka. Wielokrotnie może się wam wydawać, że jeżeli nie ogłosicie komuś Ewangelii bezpośrednio, po dokonaniu jakiegoś aktu uzdrowienia, cudu, to, że zrobicie źle. Niekoniecznie. Bo Jezus daje nam taki przykład.
Musisz chodzić pod inspiracją Świętego Ducha i nie być schematycznym. Nie zawsze. I to jest coś dziwnego, co teraz powiem, bo nie każdy to chce zrozumieć. Jak chcecie, to zrozumiecie. Nie zawsze jest czas, aby głosić Ewangelię. Nie zawsze. Jest natomiast zawsze czas, żeby zaprezentować Ewangelię. Jeżeli zatem nie będzie dogodnego czasu na głoszenie, ale będzie odpowiedni na uzdrowienie, to uzdrawiaj. To dokonaj cudu. Rozumiesz? Nie bój się, że człowiek ten, na którym dokonasz ewidentnego cudu, zapomni o zjawisku. Nigdy o nim nie zapomni. Zawsze będzie w nim to, co było w tym człowieku. Przyszedł do mnie człowiek imieniem Jezus. Powiedział, zrobił błoto, pomazał mi oczy i powiedział, żebym się poszedł do sadzawki Syloe i żebym się w niej obmył i będę uzdrowiony i jestem. To świadectwo w tym człowieku brzmiało jak dzwon. Kiedy powiesz do człowieka, słuchaj, jestem człowiekiem, który osobiście poznał Jezusa i mam moc, aby cię uzdrowić. I następnie go uzdrowisz. To niekoniecznie do tego wszystkiego jeszcze musisz mu ogłosić Ewangelię. Musisz słuchać Ducha Świętego. Rozumiesz? Ludziom trzeba dać czas, aby prawda w nich popracowała. Ogłoszenie Ewangelii komuś niekoniecznie stanowi większy materiał mocy niż uzdrowienie tego człowieka na przykład, czy dokonanie jakiegoś innego cudu na jego oczach, bo mamy taki wzór od Jezusa. Dalej, poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie szabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje, obmył mnie i widzę. Zobaczcie, w niego to jest wbite. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. I nastąpił rozłam wśród nich. Bardzo ważna rzecz, posłuchaj. Dokonanie cudu, nadprzyrodzonego zjawiska w sposób publiczny doprowadzi do tego, że demoniczne siły religii zaczną się ze sobą kłócić. Nastąpi zamęt w szeregach wroga. Dlatego tak ważne jest publiczne uwalnianie nadprzyrodzoności, publiczne. Uzdrawiasz kogoś, nagraj to na twój telefon. Rozumiesz? Kiedy będziesz kogoś uzdrawiał gdzieś, nie bój się włączyć telefonu i uzdrawiać go, nagrywając to uzdrawianie. Jedną ręką uzdrawiaj, a drugą trzymaj telefon. Zawsze, jak masz telefon ze sobą. Nie bój się tego, że to niestosownie. Rozumiesz? Jak zapyta cię, dlaczego to robisz, to powiedz, nie przejmuj się, nie nagrywam twojej twarzy. Robię to, bo dokumentuję działanie mocy Boga w moim życiu. Ciężko tak w ogóle jest w stanie powiedzieć tylko profesjonalista. Tylko profesjonalista jest w stanie powiedzieć, że na pewno teraz nastąpi cud, a ja już go nagrywam. Tylko profesjonalista to jest w stanie zrobić. Takie coś jedynie może przydać wiary w twoją moc w Chrystusie Jezusie. Kiedy ty powiesz, już nagrywamy, bo zaraz zacznie działać moc. Na pewno.
Rozumiesz? W ten sposób to się robi. Publiczne uzdrowienie człowieka, manifestacja publiczna mocy tutaj doprowadziła do tego, że demoniczne siły religii pożarły się ze sobą. Jedni byli bardziej skoncentrowani na liturgię, inni bardziej na humanizm. Jedni mówili, jest szabat, nie uzdrawia się. Drudzy mówili, czyż grzeszny mógłby? Tylko nie grzeszni uzdrawiają według tamtych. Tylko porządni mogą uzdrawiać. Mnie też zarzucano, zamordowałeś człowieka, jak możesz uzdrawiać? Ja mówię ręką. Mogę też nogą. Mówię, jak chcę mogę. A zabiłeś człowieka. Ja mówię tak, zabiłem człowieka i co z tego? Wielkie halo. A się uzdrawiam. Zabiłem jednego, wskrzesiłem trzech. Jest w ogóle 2 do 1. 3 do 1. Na moją korzyść. Rzekli wtedy znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył twoje oczy? A on powiedział, dobro. Dokonał cudu w jego życiu i ten facet do końca życia już wiedział, że coś się w jego życiu zmieniło i to jest coś nieodwracalnego, a ten, który za tym stał, musiał posiadać Bożą moc. I znowu, co tutaj nam pokazuje w ogóle proroczy ogląd zjawiska. Kim jest prorok? To ten, który publicznie prezentuje Bożą moc. Rozumiecie? W szerokim pojęciu. Robi to publicznie. Publicznie. To prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. Tak jak dzisiaj. Dokładnie. A macie jakieś dowody, że on był chory? Macie jakieś papiery na to? Przedstawcie papiery, to uwierzę. Nie uwierzysz. Wiesz, dlaczego nie uwierzysz? Dlatego, że ty już zdecydowałeś, że nie uwierzysz. Żebym ci 15 tysięcy papierów przedstawił, to w ogóle powiesz, że to sfałszowane. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Niech wam też do głowy nie przychodzi, przyjaciele, żeby opierać się na zbieraniu materiałów dowodowych. Jeżeli będziecie mieli możliwość posiadać materiał dowodowy w związku z uzdrowieniem, z uwolnieniem, z czymkolwiek innym, to miejcie taki materiał, ale się na tym nie spinajcie. A wiecie dlaczego? Bo to nie jest dowód dla ludzi. Nie był i nie będzie. Po prostu. Chcę, żebyście zrozumieli globalną rzecz. Wszystko opiera się na wierze. Nawet ci, którzy nie wierzą, inaczej twierdzą, że nie wierzą, to oni wierzą tylko odwrotnie. Ateiści wierzą, że nie ma Boga. Chrześcijanie wierzą, że jest Bóg. A ateiści, że nie ma, bo też nie mają na to żadnych dowodów. Chrześcijanie nie mają na to żadnych dowodów i ateiści nie mają na to żadnych dowodów. Debaty, które są w ogóle w telewizji, to jest bardzo śmieszne. Czasami widzę debaty. Jest jakiś wierzący pastor i on tam z jakimś ateistycznym w ogóle profesorem, bo oni wymieniają poglądy. A ja się w ogóle śmieję, mówię, po co to w ogóle jest? Na co to komu? Bóg to jest w ogóle taki artysta plastyk, że zrobił wszystko, co jest możliwe, żeby na podstawie dowodów nie można było w ogóle go spotkać. Czy wy w ogóle to rozumiecie? To jest taki w ogóle, taka osoba. Wszystko zrobiła, zatarła ślady po sobie, żeby tylko móc, rozumiecie, pokazać nam kilka punktów odniesienia, które muszą być przez nas przyjęte przez wiarę. Nie ma żadnych dowodów na zmartwychwstanie Jezusa. Żadnych. Nie istnieją takie dowody naukowe. Rozumiecie? Żadne. Protestanci to się w ogóle sobie włosy chcą wyrywać, jak słyszą takie rzeczy. Bo katolików akurat to nie rusza za specjalnie. To jest ciekawe w ogóle, co teraz wam mówię. Bo zobaczcie, protestanci w ogóle, są dowody. Ja mówię, nie ma. Ale to i tak. Ja mówię, to nie są dowody.
Weź sobie w Wikipedii, sprawdź, to jest dowód. Mówię, naukowiec by cię wyśmiał, jak gdybyś mu przedstawił biblijne dowody. Bo Biblia to nie jest dowód. Rozumiecie? To nie jest książka naukowa. To się określa jako dowody wtórne. Czyli, że w ogóle najwięcej tego jest wydrukowane na świecie, najwięcej ludzi to czyta i tak dalej, wiecie, to na tych zasadach, ale w ogóle nie na zasadach naukowych. I zapytali ich, mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówicie, że się ślepym narodził, jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył jego oczy, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech się sam o sobie wypowie. Fragment, na którym chcę się zatrzymać. Jest dorosły, pytajcie go, niech się sam o sobie wypowie. Dorosłość polega na tym, że sami za siebie bierzemy odpowiedzialność. Nie zrzucamy ją na nikogo, nie tworzymy pretensjonalnego systemu wokół nas. Człowiek dorosły to człowiek biorący stuprocentową odpowiedzialność za siebie, nie mający pretensji do nikogo wokoło. I takich ludzi Bóg szuka. Bóg dorosłych szuka. A masa chrześcijan cały czas krzyczy, że są dziećmi Bożymi, bo im jest bardzo wygodnie to krzyczeć. Rozumiecie? Bo dziecko od dorosłego różni się tym, że dziecko nie bierze odpowiedzialności i mówi, weź za mnie odpowiedzialność. Zrób to za mnie, Panie Boże. Panie Boże, piję codziennie wódę, ale jesteś moim Bogiem. Spraw, żebym nie pił i nalewa sobie kieliszek wódki. Rozumiesz? To Twoja sprawa, Panie Boże. Zmień mnie, Panie Boże. Spraw, żeby wódka nie działała. Spraw, żeby mi nadgarstek się nie przechylił, żebym nie nalał. To dzieci tak mówią. Wiesz, o co chodzi? Wiem, Panie Boże, że trzeba ewangelizować. Wypchnij mnie na ewangelizację. Sprawdź, żeby mnie krzesło zakuło od spodu. Sprawdź, żeby mi się telewizor wyłączył, jak oglądam serial. Spraw, Panie, spraw, żeby się wszystko zatrzęsło, abym wiedział, że to Ty na ewangelizację mnie wypychasz. To dzieci tak mówią. Dzieci. Dzieci. Rozumiesz? Daj mi, Panie Boże, to. Daj mi, Panie Boże, tamto. Rozumiesz? Użyj mnie, Panie Boże. To dzieci. Dorosły bierze odpowiedzialność. Rozumiesz? Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Więc widzimy, że już na dzień dobry, bez względu na to, co by Chrystus zrobił, to i tak jest spalony na panewce. Religia nigdy nie da ci ulgi. Rozumiesz to? Nigdy. Religia jest jak pies ze złamaną nogą, który leży i nienawidzi człowieka. Kiedy człowiek przychodzi, składa mu tą nogę, to pies nic nie zrobi, dopóki nie będzie miał tej nogi złożonej. Kiedy jednak mu tą nogę człowiek złoży, to pies ugryzie tego człowieka. Taka jest religia. Oni już wcześniej postanowili, że każdy, kto wyzna Jezusa Panem, zostanie wyłączony z synagogi. Musicie wiedzieć, że w tamtym czasie wyłączenie z synagogi nie oznaczało tego, co dzisiaj, wyrzucenie z kościoła. Dzisiaj to kogoś wyrzucą z kościoła, to już ma to w nosie. Kiedyś wyłączenie z synagogi oznaczało wyrzucenie z życia społecznego. Byłeś wyrzutkiem, naznaczonym. O, ten, który nie jest częścią naszego narodu. Byłeś banitą. Nie szanowano cię. Każdy mógł na ulicy podejść, strzelić cię w mordę, rozumiesz, bo nie byłeś częścią synagogi. Mogli cię bezkrytycznie okraść. Zabrać ci różne rzeczy. Nikt ci nie udzielił gościny ani pomocy, bo nie byłeś częścią synagogi. Tak jak u Świadków Jehowy dzisiaj. Rozumiesz? Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem,
który nawrócił się, jest świadkiem, był świadkiem Jehowy wiele lat, jego rodzice dalej są. Rodzice się od niego odwrócili natychmiast, nie kontaktują się z nim w ogóle. W ogóle. Ich rozmowy są zdawkowe pod tytułem: jest ciepło u was, u nas też ciepło. No to cześć. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły i go zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. I koniec. Oni mówią do niego: co to znaczy? Wyrzeknij się swojego świadectwa o tym, że Jezus cię uzdrowił. Wyrzeknij się. To grzeszny człowiek. To grzesznik. Grzesznik. Ja czasami mam taki ubaw, bo ludzie mnie kochają, to mnie bronią. Gdzieś w takich tych zapisach różnych i tak dalej. I ludzie coś tam pisze. Ja coś tam napiszę, coś tam napiszę. Ale zrobiłeś to czy tamto. Ty taki, nie taki, kłamco, oszuście i tak dalej. No i ktoś tam podpisuje się pod spodem: Artur nie jest oszustem, pomógł mi w życiu, wyprowadził mnie z kanału, postawił w ogóle mnie na nogi, pokazał, w jaki sposób żyć. A to jest nieważne, że to świadectwo. Człowiek składa świadectwo imiennie. A ten człowiek, który mówi: ja się nie podoba, z powrotem pisze: ale Ceroński, ten oszust i łobuz, podarł Biblię razem ze swoją żoną czarownicą. Rozumiesz, o co chodzi? I to jest nieważne, co się w ogóle dzieje pozytywnego, bo to jest już nieistotne. Oddaj chwałę Bogu, on jest grzeszny. Tak religia mówi. Religia sobie weźmie ciebie na cel, rozumiesz? To jest nieistotne, to papieża byś skrzesił z martwych, rozumiesz? Ale i tak proszę ciebie, będziesz ten zły, bo katolikom duszy kradniesz. Tak działa religia. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rozumiesz, do czego doprowadza cud w życiu człowieka? Ten człowiek był ślepy, a teraz widzi. To jest dla niego najważniejsze. Dlatego jeżeli ty uwolnisz moc do życia człowieka, zmienisz jego życie, rozumiesz, to będzie w niego wbite w ogóle jak gwóźdź. Jak gwóźdź. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jak się otworzył oczy twoje? Odpowiedział mi: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz ten, skąd pochodzi, nie wiemy. Rozumiecie? Chcę wam też pokazać w ogóle religię, co religia robi z paniami ludzi. A pamiętajcie, że tutaj wypowiadają się ludzie, którzy są po wyższych studiach teologicznych tamtego czasu. To nie jest hołota, która w ogóle nic nie umie, wiecie, o co chodzi. To najinteligentniejsi ludzie w Izraelu tak się wypowiadają. Skąd Mojżesz jest, to my wiemy, a ten nie, tego to nie wiemy. Dlaczego tak jest? Łatwo było wierzyć w Mojżesza i w cały system prawa. Wiecie czemu? No bo Mojżesza już nie było. Inaczej by ptakali, jakby Mojżesz chodził tymi ulicami. Bo Mojżesz by wziął lachę i by ich lał. Inaczej by ptakali, jakby Abraham chodził tymi ulicami. Rozumiecie? Inaczej, jakby chodził tamtędy Eliasz i Elizeusz. Faryzeusze mówiliby coś innego. Bo popatrzyli w oczy Eliasza, rozumiesz? I by wiedzieli, że jak ktoś krzywo powiedział, to ich ogniem spali. Rozumiecie? Ale już nie było Eliasza, Elizeusza, Mojżesza, Abrahama. Oni już dawno umarli. A on był.
religia boi się żywych przekazów Bożych. Dlatego religia będzie chciała cię zabić. Bo jesteś żywym przekazem Bożym. Jeżeli będziesz żywym przekazem Bożym, to będziesz na celowniku religii. To duchy religijne będą chciały cię zmieść z powierzchni ziemi. Bo ty jesteś i w obecnym czasie mówisz: Bóg jest ze mną i ja wam to pokażę. To jest bat na religię. Nie opowiadanie rzeczy dawnych. Dlatego też jak głosisz Chrystusa, ja to nieraz powtarzam, to musisz ludziom Chrystusa zaprezentować sobą. Nie opowiadać im głodne kawałki z przeszłości. Nie głodne kawałki z przeszłości. Mówienie do ludzi: przyjdźcie do mnie, do mnie, do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, głodni, a dam wam ukojenie. W imieniu Jezusa uzdrawiam, w imieniu Jezusa uwalniam, w imieniu Jezusa wyprowadzam na wolność. Rozumiecie? To jest bat na religię. Bo sam fakt mówienia ludziom, że był jakiś Jezus kiedyś i coś tam zrobił, to za mało. To za krótko na dzisiejszy czas. Odpowiadając już człowiek, rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. A przecież otworzył oczy moje. Rozumiecie? Zobaczcie, facet nie ma głoszonej Ewangelii, ale cud działa w jego życiu. Jak wielka lokomotywa. Już w jego życiu pojawia się mądrość i odwaga. Zobaczcie, co on robi. On stoi odważnie, ten żebrak przed Sanhedrynem. Patrzy na nich i mówi: to rzecz dziwna. Nie wiecie, skąd on pochodzi. Przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, lecz tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Wiecie, co im zacytował? Izajasza. Ten żebrak ustał i zacytował Izajasza. Ten prosty żebrak, który był ślepy od urodzenia i nigdy nie czytał Tory. Rozumiecie to? Zacytował im Izajasza. Wywalił im w ogóle cytat biblijny z Izajasza. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, lecz tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonemu. Gdyby ten nie był z Boga, nie mógłby nic czynić. Zobaczcie, co ten żebrak zaczyna robić. W mikrosekundzie staje się kaznodzieją przebudzenia. Bo cud pański działa w nim. Ewangelia została w niego włożona. Nie jedynie ogłoszona na poziomie intelektualnym. Ewangelia dostała się w niego przez cud, którego dokonał Jezus Chrystus na nim. To rozumiecie, o co tu chodzi? Zobaczcie, co to jest. Odpowiadając, rzekł do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? Wiecie, to on robi? On ich uczy. Ten żebrak ich uczy. Tych teologów, profesorów teologii żydowskiej. Uczy ich żebrak od urodzenia ślepy, który nigdy nie czytał Tory. I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, to jest mistrzostwo świata. Teraz co się dzieje? I teraz chcę wam pokazać apostolstwo. W apostolstwie bardzo mało ludzie wiedzą, ale Jezus był apostołem. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? Bo Jezus śledzi jego los. Posłuchajcie teraz. Jezus śledzi go. On go uzdrawia, ale go nie odpuszcza. Ma wewnętrzne przekonanie, że człowiek ten to petarda jakaś. A więc postanawia wykształtować go. Zaczyna postępować wobec niego w sposób apostolski. A więc najpierw, na co pozwala prawdziwy apostoł? Kto powie?
A co? Ty mówisz na wolność. Czytamy ten fragment. Jak słuchacie? Na co pozwala prawdziwy apostoł? Żeby go przeorało życie. Żeby cały bastion religii się na niego zwalił. Bo prawdziwy uczeń nigdy się nie podda i wyjdzie spod każdego gruzu. Jezus pozwala na to, żeby tego człowieka przeorała religia. Rozumiecie? On na to pozwala. On go jakby prowadzi w to miejsce. Bo wtedy ten człowiek zaczyna nabierać potężnych szlifów. Zobaczcie, to podczas ingerencji religii, rozumiecie? W tym człowieku budzi się potencjał Boży. Do mnie wielu ludzi ma pretensje. Nawet nie takie bardzo duże. Takie. Niektórzy bezpośrednie, niektórzy pośrednie. I mówią do mnie tak. Ty wypuszczasz ludzi, którzy nie są gotowi do służby. Ja mówię, tak jak Jezus. Nie różni się od niczego. Wypuszczał niegotowych ludzi. Rozumiecie, co robi apostolstwo? Apostolstwo wie, że żeby człowiek prawdziwie był w stanie szerzyć Królestwo Boże, to na dzień dobry musi się zmierzyć z demonami tego świata. Musi się zmierzyć z religią i z humanizmem. Apostolstwo nie wychowuje w cieplarnianych warunkach ludzi do stanu idealnego funkcjonowania. To nie apostolstwo, to zhumanizowane chrześcijaństwo tak robi. Ludzie cholernie boją się tego, że ktoś nie do końca dojrzały będzie sprawował jakieś funkcje. Ale Jezus jest inny. On rozpoznaje w tym człowieku potencjał. Rozpoznaje potencjał. Rozumiecie? Kiedy on rozpoznaje potencjał? Podczas tego aktu uzdrowienia. Jezus robi błoto, nieracjonalną rzecz, smaruje go, tamten się zgadza na to wszystko. I mówi do niego, a teraz idź, a on dalej jest ślepy, przypominam. On pomazany tym błotem, upaćkany tym błotem, dalej jest ślepy. I mówi, teraz ty idź do sadzawki Syloe i tam się obmyj. I on w ogóle wędruje do tej sadzawki Syloe. Ta sadzawka Syloe to nie jest zawikle. On jako ślepy musi się tam dostać. To trudna rzecz. Ale on to robi, czyli co? Wierzy temu człowiekowi, którego nie zna. Bo on nie wie, kto to jest ten Jezus. Bo on mówi, nie wiem, kto to jest. Jakiś Jezus. Co otworzył mi oczy. On nie mówi, to Mesjasz, syn Jahwe, wiem, skąd on jest. On mówi, ja nie wiem. Czyli ten człowiek wierzy jak wariat temu Jezusowi. I Jezus wtedy na poziomie apostolskim rozpoznaje w nim potencjał. Mówi, jest. Mam petardę. Ze ślepymi oczami i z błotem zrobionym z mojej śliny ten facet zaczyna wędrować według mojego słowa do sadzawki. Nie rysuje wam się przeciwny obraz w stosunku do Adama i Ewy w raju? Tam Bóg jasno, bo jaśniej nie można było, informuje dwoje ludzi, którzy posiadają 100% zdolności poznawczych. Używają 100% mózgu i mówi do nich tak. Ze wszystkich drzew jeść możecie, lecz z drzewa poznania dobra i zła nie jedzcie, bo zginiecie. Nie mówi do ciągów, nie mówi do plepsu. Mówi do ludzi, którzy mają 100% czynnego mózgu. Ich władze poznawcze są większe niż aniołów. Rozumiecie to? A oni wykazują nieposłuszeństwo. A tutaj ślepy człowiek, zajechany przez życie żebrak, nie posiadający nic wewnątrz i zewnątrz, idzie za prostym słowem.
wiary tego Mesjasza, którego nie zna jako Mesjasza. I Jezus mówi, jest petarda. Mam człowieka. Wprowadzę go teraz w tryby, które go przemielą i jeśli z nich wyjdzie, to znaczy, że będzie w stanie szerzyć moje królestwo, bo tylko tacy się do tego nadają. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego, ale odpowiadając rzekł, któż to jest Pan, by mógł w Niego wierzyć? Przypominam, że on nie widział twarzy Jezusa nigdy. Pamiętacie? Jezus robi ślinę ze śliny płoto, pomazuje mu oczy. On nie widzi Jezusa twarzy. On nie wie, kto to jest Jezus twarzą w twarz. Więc teraz Jezus go spotyka i ten człowiek myśli, że spotyka zupełnie jakiegoś obcego człowieka. Jezus dobrze wygląda, dobrze się prezentuje, więc mówi do niego Panie. Te Panie to nie znaczy Mesjaszu. To nie jest Mesjaszu. Panie to oznacza, że jesteś kimś większym ode mnie. Ale potem rzekł, któż to jest Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do Niego, widziałeś Go już. Szok. Widziałeś Go już. A jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Do czego On się odniósł? Do tego, że On Go w wierze widział. W wierze Go przyjął. W wierze. Mówi, widziałeś go. Widziałeś go. Uf, rzekł, wierzę Panie i złożył mu pokłon. Rozumiecie? Szok. To uczeń. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat. Na sąd. Jak ktoś wam kiedyś powie inaczej, to przeczytajcie ten werset. Rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd. Jaki sąd? Aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Jezus przyszedł odwrócić bieg rzeczy. Jezus nie przyszedł na ziemię zrobić wszystkim dobrze. Jezus przyszedł na ziemię odwrócić bieg rzeczy. Jezusa nie interesuje dobro społeczne. Jezusa nie interesuje dobro tego świata. Jezusa nie interesuje to w ogóle. Jego w tym nie ma. Ludzie pytają często, dlaczego Bóg na to pozwolił. Czemu Bóg zezwolił na to, czy na tamto, na wojnę, czy na coś innego? Ja mówię, Boga to nie obchodzi. I ludzie nie chcą rozmawiać. Wojna Boga nie obchodzi? Ja mówię, tak. A wszyscy ludzie w Auschwitz? Ja mówię, ja. No ci, którzy Jego szukali, to Go interesowali, inni nie. Co Ty gadasz? Ja mówię, no. On miał taki sam stosunek do palonego w piecu, niewierzącego, jak i tego, który palił w piecu, tym niewierzącym, palonym. Jeden stosunek miał do palonego i palącego. Rozumiecie? Ten, który był palony, nie szukał Boga. I ten, który go spalał, też nie szukał Boga. Więc Boga nie interesował ten piec krematoryjny i ten układ, który tam jest. A był drugi piec. I w drugim piecu sytuacja była nieco inna. Palony nie szukał Boga, a palący szukał, ale nadal wykonywał rozkazy gestapowców, którzy byli na nim. Makabryczna historia. W drugim piecu Bóg się interesuje w ogóle tym, który pali. Nadal nie interesując się palonym. Rozumiesz? Przy trzecim piętrze może być jeszcze inna historia. Opalony będzie szukał Boga, a palący nie. On przyszedł na sąd, aby odwrócić bieg rzeczy.
aby tych, którzy twierdzą, że widzą, oślepić, a tych, którzy żyją w ślepocie, czyli tych, którzy szukają Boga na tym świecie, aby im dać wzrok. On wie, kto go szuka. Słowo mówi, że Bóg wie, którzy są Jego. Bóg wie, kto go szuka. I Boże, wiecie co? Bóg prostuje drogi tych, którzy go szukają. Wiesz, czy upoznajesz Jezusa? Bo go szukałeś. Nawet nie wiedziałeś, że go szukałeś. Mogłeś szukać czegoś innego, inaczej to nazywać, ale szukałeś go. To właśnie Jego szukałeś. Jedni z was szukali miłości prawdziwej. Inni z was szukali prawdy prawdziwej. Inni z was szukali pokoju prawdziwego. W konsekwencji Bóg, widząc wasze serca, wiedział, że szukacie Jego. Dlatego go znaleźliście. Bo kto szuka, ten znajdzie. Dlatego też jest napisane, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Co to oznacza? Tym, którzy nie szukali mnie bezpośrednio jako Boga. Dałem się znaleźć tym. Stanąłem na ich drodze, poznałem ich serca i wiedziałem, że oni tak naprawdę mnie szukają, choć nazywają mnie różnymi językami. Oto Bóg nasz, który przyszedł na sąd, aby odwrócić bieg rzeczy. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A czy teraz mówicie, widzimy, przy tym pozostajecie w grzechu. Oni przy tym mówili, uważasz, że my, faryzeusze, znawcy Jahwe, kapłani Boga, nie widzimy prawidłowo? Jezus mówi, dlatego, że bronicie swojego poglądu, to jesteście ślepi. Ludzie, którzy bronią swojego poglądu, są ślepi. Przychodzisz do nich z Ewangelią, a oni mówią, ale z drugiej strony jednak to ślepi ludzie. Ślepi. W ogóle każdy człowiek, który broni swojego poglądu, który jest sprzeczny z Bożą prawdą, jest ślepy. Również ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, jeśli bronią poglądów swoich, które są sprzeczne z Bożą prawdą, są ślepi. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówił. Jezus określa siebie jako drzwi. Faryzeusze mówią, my mamy prawo, zasady, reguły, moralność, jesteśmy porządni, dajemy dziesięcinę ze wszystkiego, pościmy dwa razy w tygodniu i wciąż się modlimy. A Jezus mówi, ale ja jestem drzwiami. A oni mówią, ale my znamy prawo, modlimy się, dajemy dziesięcinę i mówi, ale ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami. Jeśli nie wchodzicie przeze mnie, to jesteście złodziejami. Ludzie do was mówią, jestem dobry, idę do nieba. Powiedzmy, jesteś złodziej. Próbujesz się dostać do nieba na lewo. Na lewo. Na lewo. Jezus jest drzwiami do każdej dziedziny życia, nie tylko do kwestii nieba. Czyli prawa Boże są drzwiami. Kiedy ktoś próbuje obchodzić prawo Boże, prawidła Boże, prawdy Boże, w ten sposób to mówimy, również zachowuje się jak złodziej. Rozumiesz? Jak złodziej. Każda inna forma funkcjonowania niż przez prawdę Bożą jest formą złodziejską. Czy można inaczej funkcjonować niż przez prawdę Bożą? Tak można. A to forma złodziejska. Dam wam przykład.
Jest dwoje odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, siedzą obok siebie w ławce. Jeden z nich dorabia się finansowo poprzez stosowanie prawd Bożych w swoim życiu. Drugi dorabia się finansowo, bazując na naturalnych umiejętnościach swoich. Obydwaj zdobywają majątek finansowy. Ten pierwszy daje pieniądze, sieje w królestwo. Rozumiecie? Wie, że wszystko, co wkłada, łącznie ze swoimi naturalnymi zdolnościami, które posiada od Boga, tak? Jest na rzecz królestwa. Ten drugi nie daje pieniędzy na królestwo, ale wykorzystuje jedynie swoje naturalne zdolności i też zarabia pieniądze. I mówi tak. Ten pierwszy mówi tak. Ja sieję w królestwo i Bóg mi błogosławi. Ten drugi mówi tak. A ja nie sieję w królestwo, bo ja nie wierzę w te różne rzeczy. I Bóg mi też błogosławi. Kiedy obydwaj staną przed Trybunałem Chrystusowym w niebie ku osądzeniu swoich działań, werdykt będzie taki, do pierwszego. Ty, mój synu czy córko, uczciwie dorobiłeś się milionów. Szerzyłeś królestwo pieniędzmi, dawałeś pieniądze do królestwa. Wierzyłeś w moje prawdy. Drugi powie, ja też, panie. Nie. Ty nabyłeś swój majątek nielegalnie. Ale przecież ja nie kradłem. Nie kradłem. Ale nie stosowałeś moich prawideł. Jesteś złodziejem, nie dostaniesz nagrody. Ten dostanie planetę w zarząd, a ty dostaniesz kawałek tego, jak się to nazywa, komety takiej. Będziesz za nią musiał latać i ono podbija się, proszę ciebie, lotko. Przez całą wieczność teraz, proszę ciebie. I takie byś miał zadanie teraz na wieczność. A ty będziesz zarządzał planetą. I ty się dorobiłeś i on się dorobił. Tylko on przed drzwiami. A ty żeś wszedł króliczą norą. Rozumiecie, że nie liczy się tylko efekt, ale też droga do efektu? Droga do efektu się liczy. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Kto przez drzwi wchodzi, temu odźwierny to jest Duch Święty. Temu Duch Święty otwiera i owce słuchają Jego głosu. Coś o pasterzach. Po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Fragment obrazujący, jak funkcjonują realni pasterze. Po imieniu znają owce swoje. Co to znaczy? Mają z nimi relacje, mają z nimi komunikację. Owce nie są dla nich tylko przedmiotami. Nie są elementami w Kościele. Rozumiecie? Są dla nich kimś więcej. Uważa je za swoje. Czasami ktoś do niej mówił, czemu ty mówisz, to jest twój Kościół? Ja mówię, ja przyjdę. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ja mówię, weź, daj mi spokój. Czytasz Biblię trochę? Czy nie czytasz? No poczytaj Biblię. Rozumiesz? Poczytaj Biblię. Jeżeli stajesz jako przywódca, rozumiesz, to coś należy do ciebie, bo jest taka odpowiedzialność na ciebie złożona. To jest tak, jakby w ogóle ktoś urodził dziecko, rozumiesz, kobieta rodzi dziecko i mówi to, Bóg jest jego w ogóle matką, ojcem. To Bóg. Nie, to ty jesteś matką. Rozumiesz? Nie możesz powiedzieć, Bogu wykarm go. Tylko musisz wykarmić. To twoje dziecko. Na tym polega odpowiedzialność pańska. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, pasterz zawsze idzie przed swoimi owcami. Zawsze. Pasterz zawsze daje wzór. Zawsze. Kościoły w Polsce funkcjonują w ogóle w przeciwny sposób. Pastorzy nie dają żadnych wzorów. Kiedy współpracowałem z jednym kościołem, zacząłem ich wyciągać na ewangelizację. Wyszedł na ewangelizację, pastor wyszedł z nami, schował się za takim w ogóle murkiem i stał. Rozumiecie? Ale to był pastor, który w ogóle jak przemawiał, to zawsze kazał, żeby mu ktoś grał. Bo on bez grania nie mógł przemawiać, a całą atmosferę musiał zrobić sobie. On nie był w stanie w ogóle niczego zrobić. A wyszedł na ulicę w tłum, rozumiecie? I z tego lwa, który tutaj był lwem,
podczas w ogóle, wiecie, sądów w ogóle chrześcijańskich, to na tej ulicy stał się mały, taki stał tam. Popatrzyłem na niego, mówię, kurczę, o co kamat, nie? A potem się schował za takim murkiem i stał do końca tej ewangelizacji, za tym murkiem. Ja dopiero zrozumiałem po roku, o co chodzi w tym temacie, nie? Bo przez rok się musiałem temu przyglądać, mówię, bo moja głowa nie była w stanie pojąć, jak w ogóle człowiek jest w stanie być w ogóle zakłamany sam sobie. Bo pasterz idzie przed swoimi owcami zawsze, zawsze, zawsze. Gdy wszystkie swoje wypuścił, wypuszcza owce. A one znają jego głos, wiedzą, jaki jest ton jego głosu, rozumieją go. Jest tutaj pokazuje głęboki związek między owcami a pasterzem. Za owce natomiast nie pójdą. Nie pójdą. Czasami mnie ktoś pytał, jak rozmawialiśmy z Agatą, jak byliśmy jeszcze w tej Radzie, gdzie byliśmy, czasami pytał, czy wy się nie boicie, że ludzie, bo mający tego rodzaju wolność, którą dajecie ludziom, oni was zostawią. Jak to nas zostawi, jak każdy nas kocha? No tylko wariat nas może zostawić. Przecież ludzie znają nasz głos. W ogóle ludzie nas znają. Ja się patrzę, oni nie rozumieli tego, co ja mówię. Bo dla nich, oni może uważać, że ich też znają. A to było inne zdanie. Te owce kochały swojego pasterza. Za obcym nie pójdą, ponieważ nie znają głosu obcych. Głos obcych jest dziwny. Głos obcych jest dziwny. W jakiej konwencji Jezus do nich to mówił? Jezus im pokazywał, że On przyszedł na tą ziemię jako pasterz prawdziwy, który realnie stwarza dla ludzi możliwość odkupienia i sukcesu w życiu. A oni znają Boga tylko z teorii. On im to pokazywał. Ale jest napisane, tę przypowiedź powiedział im Jezus, że oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Oni nie zrozumieli. Wiecie, czemu oni nie zrozumieli? W ogóle przede wszystkim nie dziwcie się, że was ludzie nie rozumieją. Nie zazdrościcie sobie różnych rzeczy, bo wielu z was może być sfrustrowanych i myśleć, kurczę, ludzie mnie nie rozumieją, co ja do nich nie mówię w namaszczeniu. Ale ludzie nie rozumieli Jezusa, który był chodzącym namaszczeniem. Oni go nie rozumieli. Dlaczego oni go nie rozumieli? Bo ich głowy były zryte demonicznymi siłami religii. Oni uważali, my mamy rację i koniec. Koniec. Rozumiecie? Dlatego nie dziwcie się temu. Obrazując kolejny fragment Ewangelii, chcę, żebyście mogli zobaczyć tą odsłonę Jezusa jeszcze głębiej, którą tutaj pokazuję. Uczcie się od Niego. Od września będziemy prowadzili dalej nasze spotkania, biblijne. Natomiast mi bardzo zależy, żebyście pod tym kątem, jak uczę, studiowali Pismo Święte. A przede wszystkim Jego osobę. Osobę Jezusa, bo to jest najważniejsze dla nas.